To jest zupełne dzieło przypadku. Grupa posłów ma prawo składać projekt poselski. No, pewnie wtedy, kiedy zostały spełnione wszystkie formalności, zebrano odpowiednią liczbę podpisów, sfinalizowano kształt projektu, został on przesłany. No, los chciał, że akurat było to w godzinach powiedzmy wieczornych czy późno wieczornych. A cóż to za różnica? Nie wiem, co by zmieniła sytuacja, że na przykład ci posłowie by poczekali i następnego dnia rano go złożyli? A zmieniłoby to, panie pośle, między by innymi by nie było to, takich. no właśnie, nie byłoby, nie byłoby pretekstów, że znowu w nocy, nocny zamach pod osłoną nocy i tak dalej, i tak dalej. Jest cała kampania propagandowa używana, cały aparat propagandowy używa tego, propagandowy ze strony prawda, opozycji. Po co to państwu? Szczerze, no ja nie, akurat nie, nie byłem w tym. Lepiej było poczekać te 12 tej, godzin i rano usłyszeć. Ja podejrzewam, dnia. że Ta grupa posłów, która nad tym pracowała, przede wszystkim skupiała się nad treścią tego projektu, na to, że to był dobry projekt. Może zabrakło takiej refleksji. E, aczkolwiek jest też tak, że no, parlament jest specyficznym miejscem pracy i wszyscy tam musimy być gotowi pracować w różnych godzinach. Kiedyś, kiedy nie było takich rozwiązań jak na przykład tablety i elektroniczne przesyłanie wniosków, kiedy więc każdy na przykład nowy wniosek trzeba było powielić i dostarczyć posłom, obrady trwały jeszcze dłużej. I to nieraz do godzin radnych już, a nie tylko nocnych. No cóż, musimy się dostosować do takich warunków pracy. Mm -hmm.